A dziś w naszym cyklu Sportowy Kraków sprawdzimy, czy Kraków jest miastem kajaków. Jak zawsze jest z nami Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który opowie nam, jak to wygląda właśnie w naszym mieście. Cześć Michał! Cześć! Kraków zdecydowanie jest miastem kajaków. Wiele powodów się na to składa, chociażby to, że w Krakowie jest tor kajakarstwa górskiego Osir Kolna. Natomiast kajakarstwo górskie to sport dosyć specyficzny i trzeba dużych umiejętności i wiedzy. Natomiast możemy w Krakowie też kajakarstwo klasyczne uprawiać, zawodowo bardziej, wyczynowo, ale też zupełnie amatorsko. Przy samej Wiśle mamy trzy kluby sportowe. Kolejowy klub wodny 1929, w którym się znajdujemy. Mamy KS Nadwiślan i Jacht Klub Kraków. To są trzy miejsca, w których zarówno można zapisać dzieciaki do sekcji sportowej, ale też wynająć kajaki i świetnie rodzinnie spędzić czas. Startujemy za moment, pamiętaj z nami. To jest projekt adresowany do mieszkańców Krakowa. Z biegiem, jeszcze można zapisać się na ten bieg pomiędzy Pomorską i Apteką, ze spotkaniami, z rozmowami, z debatami wokół miejsc pamięci. To jest trudny temat, skomplikowany, ale ważny i bardzo potrzebny. Ale za moment, bo w kolejnym tygodniu zaprosimy na trzydniowe wydarzenie poświęcone dziedzictwu rzeki. To jest spotkanie, wydarzenie organizowane przez muzealników, ale zapraszamy wszystkich, tych, którzy kochają rzekę, którzy się dobrze czują nad Wisłą, ale też nad innymi rzekami. Miejmy nadzieję, że wiosna zawitała na dobre do naszego miasta, a to sprzyja rolkom. Co zrobić, żeby bezpiecznie korzystać z tego sportu i od czego zacząć, jeżeli jeszcze nie mieliśmy swoich upragnionych rolek? To specjalnie dla Was dzisiaj sprawdziłam. No przede wszystkim pozycja. Przy jeździe na rolkach, przy hamowaniu musimy zachować tą idealną pozycję barki, kolana, palce naszego ciała w jednej linii i wtedy się nie wywrócimy i będziemy bezpiecznie hamować. Pierwszym elementem hamowania zawsze jest hamulec, który mamy dołączony do rolek. Podstawowy, najszybszy sposób, najłatwiejszy, żeby zacząć przygodę z hamowaniem, a potem już mamy kolejne troszeczkę trudniejsze elementy hamowania. Chcecie stworzyć swój film o Krakowie? Macie idealną okazję. Konkurs Dziedzictwo a jakość życia. Jest to konkurs filmowy, w którym musicie wspólnie z przyjaciółmi bądź sami przygotować 5-minutowy film, który pokazuje dziedzictwo naszego miasta. W tym tygodniu przeprowadziliśmy warsztaty, jak się do tego zabrać, a teraz pokażę Wam dwa najlepsze filmy, które powstały podczas nich. W dniach 12 do 14 maja w Krakowie odbędzie się wielkie planszowe granie podczas Book Game 2023. To okazja dla dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, logicznego myślenia, działania zespołowego, radzenia sobie w sytuacji stresu, zwycięstwa i porażki. Trwa 20. edycja ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek pod hasłem Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. W akcji uczestniczy także oczywiście Biblioteka Kraków. Wszelkie aktywności znajdziecie na stronie instytucji. Rumunia w pigułce po raz 13 w Krakowie zagości Święto Kultury Rumuńskiej w programie Literatura, Sztuki Wizualne, Performers, Muzyka, Film, Historia, Warsztat Języka Rumuńskiego.